Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Najpierw rozważmy ten tekst, tak jak go właśnie zapamiętał święty Marek. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Jak dziecko przyjmuje? Dziecko przyjmuje wszystko jako dar. Wiecie, dlaczego te dzieci, które tu są, które się pojawiają na świecie, dlaczego zasługują na uwagę? To dlatego, że są. Dziecko nie musi nic zrobić, żeby zyskać naszą miłość. Tak myślę. Dziecko jest i przez to domaga się miłości. Dziecko nie zarabia. Dziecko niczego nie produkuje. Dziecko mówi daj. No i dajecie. Dziecko przyjmuje wszystko jako dar. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. Kto z nas widzi królowanie Boga nad sobą jako dar, jako szczęście, jako błogosławieństwo, a nie jako ograniczenie, wyrzeczenie, nie wiem, jakiś sztywny gorset, nie? Pan Bóg jest królem, ma przykazania, Kościół go naśladuje, to jeszcze dopisał swoich 5, nie? Jeszcze każdy proboszcz naśladuje Kościół, to dopisuje swoich 50. I cała rzeczywistość Królestwa Bożego nam się jawi jako jedno wielkie uciemiężenie, ograniczenie. Muszę zrobić to, tamtego mi nie wolno, tego mi zabronili, teraz będzie post, no, można się bawić we wtorek do północy. Ciągle patrzymy na rzeczywistość Boga w naszym życiu jako na coś, co wymaga od nas wielkiego wysiłku, wyrzeczenia, rezygnacji, umartwienia. Dar. Przyjąć jako dar. Nie zapracowujemy sobie na miłość Boga. Bóg nas kocha tylko dlatego, że jesteśmy, że pojawiliśmy się na tym świecie z Jego woli, Jego decyzją. Istniejemy Jego decyzją. Jesteśmy tu teraz Jego decyzją. To, że wszedł w nasze życie, jest niesłychanym darem. Każdy z nas może przez chwilę poczuć, że bez Niego bylibyśmy zupełnie kimś innym. Ale najważniejsze jest widzieć relacje między sobą a Bogiem jako relacje nieustannego obdarowania. On się nie pozwala wyprzedzić w obdarowaniu. Nawet każda nasza myśl o tym, że chcielibyśmy coś sensownego zrobić i dobrego zrobić, jest Jego darem. Duch w nas działa, który nas pobudza do dobrego, daje w nas i, nam i pragnienie, i sposób, jak to zrobić, i jeszcze wytrwałość, i jeszcze nawrócenie, żeby to podjąć po raz 10, jak żeśmy się już 2 razy czy 3 razy obrócili i przestali. Każde nasze dobro jest Jego łaską. Cała rzeczywistość ludzkiego spotkania z Bogiem to jest rzeczywistość nieustannego obdarowywania. Prowadzicie dzieci do wiary. Jak im tego nie pokażecie, to wiara nie będzie dla nich nigdy dobrą nowiną. Ciągle tylko wymaganie, wysiłek, łaska, dar, miłość darmowa i miłosierdzie. To jest jedyny sposób, żeby się poddać Bogu, to znaczy odkryć, ile w naszym życiu daje, jak nieustannie nas obdarowuje, niczego nam nie zabiera, z niczego nas nie okrada, niczego nas nie pozbawia. W Nim jest jedna wielka pasja, jak nas uczynić szczęśliwymi. Dziecko nie rozumie niczego z takiej właśnie karykatury wiary, która jest prezentowana ciągle jako jeden wielki wysiłek, napięcie, nie? Przymus, rezygnacja. Musisz. Starożytny Kościół miał taką zasadę, że jak ktoś tego nie rozumiał, to go nie chrzczono. Po co chrzcić kogoś, dla kogo wiara utożsamia się z nieustannym wysiłkiem, rezygnacją, nie wiem, zmaganiem się? Po co kogoś takiego chrzcić? Po co chłopa czynić nieszczęśliwym? Całe życie będzie nieszczęśliwy. Wiara jest szczęściem, jest obdarowaniem, jest wydarzeniem, które czyni cię zupełnie kimś innym. I tu przechodzę do drugiej myśli, bo
Święty Mateusz zapamiętał to zdanie troszkę inaczej. Jest w 19 rozdziale, w 18 rozdziale Mateusza zapisane. Jezus mówi tak: jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jeśli się nie staniecie jak dzieci. Czyli sprawa wejścia do Królestwa Bożego, sprawa wejścia w tę rzeczywistość, że Bóg jest moim Królem, że Bóg jest moim Panem i że mogę doświadczyć takiego szczęścia w życiu, że podporządkowuję Mu swoje życie i że On w tym moim życiu jest numer jeden. Mateusz mówi, to nie jest kwestia tego, co potrafisz zrobić, tylko to jest kwestia tego, kim chcesz być, kim jesteś. Stań się jak dziecko. Stań się jak dziecko. A nie tylko zachowuj się, nie tylko zrób coś. Stań się jak dziecko. Jedyny sposób na to, żeby Bóg był moim Panem, jest taki, że ja będę Jego dzieckiem. Czujecie to? Nie? Jak chcemy, żeby Bóg był moim Panem, jak chcę wprawdzie mówić, Bóg jest moim Panem, Bóg jest moim Królem, to tak naprawdę to zakłada, że ja próbuję wejść z Bogiem w relację dziecięcą, że mówię do Niego Ojcze, albo że mówię do Niego, tak jak nas nauczył Jezus, Abba, Tatusiu. No to niektórzy mówią, no to mamy infantylizację Ewangelii. To nie jest żadna infantylizacja. Jezus, który mówi Abba w ogrodzie. I to nie jest żadna infantylizacja Ewangelii. Jezus, który mówi Abba na krzyżu. To jest tak przejmujące. Wszyscy znacie tę modlitwę Jezusa na krzyżu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. W Twoje ręce powierzam ducha mojego. To jest fragment psalmu. Jezus się modlił psalmem. Ale jak się modlił psalmem, który znał na pamięć, to nie mógł modlić się inaczej, jak dodając od siebie słowo tato. To nie jest rzeczywistość dla niemowlaków, jak jesteś ukrzyżowany. To jest relacja dorosłego syna swojego ojca. Bóg nie chce innej władzy nad nami. Pan Bóg nie jest satrapą. Pan Bóg nie jest bizantyjskim cesarzem. Pan Bóg nie jest nawet królem w naszym rozumieniu tego słowa. Władzę, jaką Bóg chce mieć w stosunku do nas, rozumiemy, jeśli mamy w swoim życiu doświadczenie dzieciństwa i ojcostwa, macierzyństwa. Jaka jest władza matki nad dzieckiem? Bo jak dziecko przeżywa władzę matki nad sobą? Jak dorosłe dziecko przeżywa władzę matki nad sobą? Macie to doświadczenie, nie? Jak dorosły syn przeżywa władzę ojca nad sobą? Jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, jakie można mieć w życiu. Ja nie pamiętam wiele z tego, jaki był mój tata czy moja mama dla mnie, jak byłem mały. Byłem taki jak te dzieciaki. Ale jacy byli dla mnie, kiedy miałem 20 i więcej lat, to pamiętam świetnie. A ten czas, który teraz przeżywam, kiedy oni są te 4 godziny jazdy stąd samochodem w Krakowie i dalej są moimi rodzicami i codziennie dzwonią, odkąd sobie złamałem rękę, to 2 razy dziennie. Nie? Możecie mieć piękniejsze doświadczenie w życiu. To nie jest władza narzucona, to nie jest władza, którą się egzekwuje, nie wiem, przemocą, siłą, jakimś prawem, zewnętrznie. To jest władza, która się gdzieś rodzi z takiej komunii osób, z takiej bliskości, której nawet nie potrzeba definiować. Nie? Pan Bóg nie chce nad nami innej władzy. On właśnie chce tego z naszej strony. Abba. On się nie śmieje z tego, tatusiu. On nie uważa, że redukujemy doświadczenie wiary, redukujemy Ewangelię do jakiejś dziecinady. Nie, nie. Jest coś najgłębszego. Dlatego Jezus wkładał na nie ręce, na te dzieci, bo to jest gest Ducha Świętego, przekazywania Ducha Świętego. A taka postawa dziecięctwa wobec Boga w nas jest dziełem Ducha Świętego. To w Duchu Świętym mówimy Abba, w Duchu Świętym. Mateusz zapamiętał, Jezus powiedział, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie,
to wymaga nawrócenia, bo my wolimy sobie ustawić relację z Bogiem na innej płaszczyźnie. Pamiętacie 15 rozdział Łukasza? Jak syn mówi, wrócę do domu i powiem ojcu tak, nie jestem godzien nazywać się twoim ojcem, uczyń mnie jednym z twoich najemników. Umówmy się na robotę, ja ci zrobię to, 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 ty mi dasz jeść, pić, spać. W ten sposób się fajnie z Bogiem umówić, tylko że on się nie umówi na takie warunki. On się nie umówi na takie warunki. On się nie umówi z nami na taką relację sługi, pana, niewolnika, pracownika. Nie, nic takiego. Bóg nie przyjmie takich, nie da sobie narzucić takich reguł. Na szczęście w tej relacji on układa reguły. A reguła jest tylko jedna. Ty jesteś dzieckiem, ja jestem ojcem. Odpowiada ci, na nic innego się z tobą nie umówię. To wymaga z naszej strony nawrócenia. Trzeba się poddać Duchowi Świętemu, który nas w tej relacji ustawi właściwie. I to będzie relacja miłości i zaufania. I to na pewno nie będzie właśnie relacja robotnika, niewolnika, przymuszonego, muszę tak, a nie inaczej. To jest ważne dla nas, a dla tych dzieciaków, które są bohaterami tej Eucharystii i tego miejsca, to będzie ważne za lat 10. Najważniejszych pojęć we wierze człowiek uczy się w rodzinie. Najważniejszych pojęć we wierze człowiek uczy się w rodzinie. Człowiek nie ma doświadczenia rodziny, to jak go nauczycie Ojcze Nasz? W katalogu naszych modlitw nie ma ważniejszej modlitwy. Najważniejsza modlitwa chrześcijańska, streszczenie całego chrześcijaństwa. Ojcze Nasz. Nauczcie dziecko Ojcze Nasz, jak nie wie, kto to jest ojciec. Albo jak ma jeszcze gorzej fatalne doświadczenie ojca w życiu. Nauczcie mu. To, za co dziękujemy, ma niesamowitą wagę. Nie można człowieka poprowadzić do wiary, albo jest to niesłychanie trudne, jeśli nie ma doświadczenia rodziny. Mówimy o sobie siostry, bracia. Mówimy o Kościele, że jest naszą matką. Nie mamy innych pojęć. To są najważniejsze nasze pojęcia w świecie wiary. Nie mamy innych pojęć. A wszystkie je bierzemy z domu. Ja mam bardzo w sobie świeże takie doświadczenie, choć się wydarzyło lata temu. Z grupą studentów, których gdzieś tam prowadziłem we wierze, właśnie rozważaliśmy taki temat dorosłe dzieci rodziców. Ja im opowiadałem o tym, jak z moim tatą jeżdżę w góry pod namiot. Połowa tej grupy studentów płakała w trakcie tego spotkania. Ponieważ to, co ja im mówiłem, wydawało się im czymś kompletnie nienormalnym. Na wakacje z ojcem? Żartem. Wakacje jest pierwszy czas, że wreszcie się mogę urwać z domu i nie być z ojcem. Mając sobie gdzieś takie przeżywanie domu, jednocześnie widzieli, aha, mogłoby być kompletnie inaczej. I płakali. To dziękczynienie, o którym mówił ksiądz Paweł, musi być rzeczywiście wielkie i jest po niemu wielki tytuł. Eucharystia jest tym miejscem, gdzie my przeżywamy naszą komunię z Jezusem, który jest synem swojego Ojca, jest dorosłym synem swojego Ojca. Jest pierwszym tym, który nas uczy mówić do Boga Tato. I razem z Nim dziękujemy za te wszystkie dzieci, które doczekały się własnych rodzin i w tych rodzinach dojrzewają nie tylko do pełni swojego człowieczeństwa. Nie chodzi o to tylko, że mają dom. Nie? Ale że mając dom, mają też to wtajemniczenie we wiarę. Wtajemniczenie, które jest przekazaniem najważniejszych we wierze słów. Ojciec, matka, siostra, brat. Amen.